Drodzy, w ten gorący poranek witam Was bardzo serdecznie w Kościele Ewangelickim w Bytomiu Miechowicach i chcemy Was zaprosić dzisiaj do wysłuchania trzech tekstów biblijnych. Pierwszy z nich to fragment wyjęty z Psalmu 92, wiersz 2 i 3. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twoje, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Drugi fragment biblijny to fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, gdzie w 15 rozdziale, w 5 i 6 wierszu takie znajdujemy słowa. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślnie między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Zaś trzeci tekst to tekst naszego dzisiejszego kazania, który czytam u ewangelisty Mateusza w 11 rozdziale od 25 wiersza. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Drodzy, przyniosłem dziś ze sobą kostkę brukową. Ten kawałek waży trochę ponad kilogram. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Powiecie, to zależy. I rzeczywiście tak jest, bo przecież kilogram dla dorosłego człowieka to nie jest zbyt dużo, natomiast kilogram dla małego dziecka to jest ogromne obciążenie. A dziś tekst biblijny zaprasza nas do tego, byśmy wzięli na siebie jarzmo Chrystusa, które dla każdego jest lekkie. Bez względu na to, czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy dziećmi. To jest dokładnie ten sam ciężar i dokładnie tak samo odczuwany, jak to możliwe, zwłaszcza kiedy spojrzymy w perspektywę innych słów Jezusa, który mówi o tym, że pójście za Nim to prześladowania, to wyrzucania z synagog, to może czasami też śmierć. To wszystko może wydawać się paradoksalne, ale zrozumienie tego wszystkiego przychodzi wtedy, kiedy idziemy za Chrystusem. I to nie wtedy, kiedy ja lub inny z moich kolegów, koleżanek w urzędzie tłumaczy te słowa, ale wtedy, kiedy sam osobiście idę za Jezusem Chrystusem. Dlatego zapraszam Was do tego, by przyjść do kościoła, pomodlić się, wsłuchać się w słowo i pozwolić się prowadzić Chrystusowi ku zrozumieniu Jego słów. Amen. A teraz zapraszam do wspólnej, cichej modlitwy.